Dzień dobry, Christopher Adventure Van, prosto ze Sprinterlandu, czyli z Królowej Polskiej w Małopolsce. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny i specjalny dzień dla nas, gdyż przyjechała do nas bestia. Bestia, o której realizacji marzyłem od samego początku, odkąd rozpoczęliśmy w ogóle działalność, ale do tego trzeba było naprawdę bardzo mocno dojrzeć, wyprodukować masę samochodów, no i oczywiście zdobyć zaufanie na rynku, żeby móc realizować takie właśnie projekty. I myślę, że ten projekt właśnie jest dowodem tego zaufania. A jest to właśnie to. Jest to 3-litrowa V6 w automacie z pełną specyfikacją bajerów od Mercedesa z napędem permanentnym na 6 kół. Tak, to jest Sprinter 6x6. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest demówka prościusieńko z fabryki firmy Oberaigner, która technicznie rzecz biorąc jest praktycznie nowa. Ma przejechane 9000 km, które tak naprawdę było zrobione tylko i wyłącznie na jakby hamowni, czyli były adaptery na kołach pozakładane. Mercedes dokonał jakichś tam doświadczeń na tym samochodzie, jakichś tam testów i tak naprawdę ten samochód, poza tym, że my nim jeździliśmy i może tam pan Leszek parę razy w koło firmy, to on nie widział drogi, także jest technicznie nowy. Mamy w pełnej specyfikacji tą furę. 7 ton DMC, wszystkie blokowane osie, czyli w sensie 3 osie blokowane, 3 osie napędowe i 2 dystrybutory, które też są blokowane, więc mamy w sumie 5 blokad. Jest bieg pełzający tak naprawdę, bo siła reduktora w tym pojeździe jest całkowicie inna, czyli tego dystrybutora napędu i biegu terenowego, który popularnie jest w Polsce zwany właśnie reduktorem. Generalnie jestem w szoku i muszę jakby dojść do siebie po prostu, bo jest to tak niesamowita bestia, jest to tak niesamowity pojazd, jest to wszystko tak pięknie wykonane, że no ciężko jest uwierzyć w to, że w ogóle jest taki pojazd u nas, jeszcze z tym nalotem rzędu 9000 km, no to jest praktycznie nowy samochód. Tam takie małe zbliżenie zrobiłem. 3-litrówka w automacie. No jest to taka specyfikacja, która nie jest specyfikacją codzienną. Jest to naprawdę mega wyspecyfikowana fura. Pod maską troszkę kurzu, ale proszę zobaczyć, jakie to jest wszystko tutaj czyściusieńkie. To jest niesamowite po prostu. Jestem w szoku. Samochodem oczywiście pojeździmy, zrobimy jakieś takie zdjęcia piękne i zrobimy jakąś jazdę terenową. Sorry, jedzie fura. Zrobimy jakąś jazdę terenową, ale dopiero wtedy, kiedy zostanie zarejestrowany. Już przegląd w Polsce pierwszy przeszedł, także jest nieźle. No i co mamy w środku? Przyciski, które wszyscy kochają, tylko te przyciski no, wyglądają całkowicie inaczej niż we wszystkich innych pojazdach. Bieg terenowy załącza od razu też blokadę. Mamy środek praktycznie nowy, bo tak naprawdę on pachnie nowością. Tutaj mamy do 907 kluczyk. A gdzie mam kluczyk do tego woziku? Jest. Bang. 9951 km. Technicznie rzecz biorąc, fabrycznie nowy samochód. I mamy tutaj też papierek, skąd został przywieziony. Nadawca Oberaigner Powertrain Daimler Strasse Nebelberg, odbiorca Adventure Van. No, także data załadunku. Kurde, 13 go załadowali, proszę bardzo. No i dzisiaj jest rozładowany. Także jestem mega podkręcony. Jestem turbo podkręcony, ale z racji tego, że jestem aż tak podkręcony tym samochodem, to nie jestem w stanie z tego materiału jakoś stworzyć w inny sposób niż tak ogólnikowo. Dlatego gdzieś w międzyczasie, jak będziemy przy tym samochodzie robić rzeczy różne, będziemy to wszystko nagrywać i puszczać jako odcinki na naszym kanale. Będzie można zobaczyć, jak ten samochód po prostu jest, się robi, co się z nim dzieje. Jego realizacja ruszy technicznie rzecz biorąc dopiero pewnie za około 4 miesiące do pół roku, taka pełna realizacja,
gdyż nie będziemy budować sami kontenera. Nie mamy w tym wielkiego doświadczenia, ale skorzystamy z doświadczenia firmy, która już od 16 lat tutaj w naszej okolicy produkuje takie właśnie kontenery. Zobaczymy, czy uda nam się zintegrować kabinę z kontenerem. No, technicznie rzecz biorąc, źle to powiedziałem, zobaczymy, to się da zrobić, ale oczywiście obliczymy to wszystko, czy to będzie na 100% bezpieczne, czy też zrobimy jakiś rękaw, zobaczymy, natomiast z pierwszych wstępnych oględzin kart technicznych tego pojazdu już wiemy, że to jest wykonalne, więc to będzie mega, mega, mega fajny projekt, którego, no powiedzmy, inspiracją trochę jest projekt Vision Concept Heimera. No, chcielibyśmy naprawdę gdzieś w tych okolicach uderzyć z tym projektem, żeby był aż tak dobrze dopracowany, no i żeby poszło w świat na ostro, jak to jest robione. Przez następne 3-4 miesiące będziemy na pewno go wyposażać w jakieś wyciągarki, różne rzeczy, szpeje offroadowe, wyczyścimy tą całą ramę ze starej konserwacji, wymalujemy ramę na czarno, założymy nową konserwację, przemalujemy karoserię i tak krok po kroku ten samochód będzie sobie dojrzewał u nas bardzo powoli, dlatego, że to ma być najlepszy, najbardziej rozpoznawalny i najbardziej kozacki sprinter na świecie. Takie jest założenie i miejmy nadzieję, że się spełni. Także pozdrawiam wszystkich z naszej tutaj królowej polskiej, pięknej. Nawet pogoda się polepszyła troszeczkę pod to nagranie. A i tego zobaczycie już w przyszłym tygodniu, bo już jest gotowy. Tamtego już niedługo, tam stoi Mantra Eaglehound. Także mamy tutaj parę rodzyneczków. Pozdrawiam, Christopher. Na razie, cześć.